Wojciech Cejrowski, komik. Szczęść Boże! Zamieszkały w Arizonie, ale pan nie jest w Arizonie. Szczęść Boże, daj Boże! Gdzie pan znowu jest? W Gdańsku jestem, proszę pana, na jarmarku. Ja jestem handlarz, ja jestem papuga, ja jestem, proszę pana, kolorowa koszula i zaraz pan mi wisi. Jedno ojcze nasz, proszę pana, bo pan sobie w tej chwili ze mną zdjęcie robi, nie? No to jest załatwiona sprawa, prawda? Jak zasada, to zasada. Ojcze nasz załatwione będzie w takim razie. Ja od wszystkich na jarmarku biorę, jak ktoś chce ze mną fotkę, a nie kupuje niczego na moim stoisku, to musi odmówić ojcze nasz. Jedno mi pan wisi, dzisiaj ma być zmówione. Załatwione. Ja słyszę jakieś, zdaje się, południowoamerykańskie dźwięki, czy mi się tylko wydaje. Tam jest taki kwartet, który, proszę pana, gra wszystko na trąbach. Aktualnie gra coś, co jest cieplejsze niż pogoda dzisiejsza. No dobrze, proszę pana, przyglądamy się temu, co dzieje się w świecie. Nie wiem czemu, w Gazecie Wyborczej nie spodobał się pewien film, który pokazaliśmy o niemieckiej historii w Polsce. Fragment tego filmu zaraz zobaczymy. Pan się orientuje czemu? Tak bardzo niepokoi Gazetę Wyborczą to, że mówi się o tym, że to Niemcy wywołali II wojnę światową, że wybrali Hitlera w demokratycznych wyborach. Wie pan co, Gazeta Wyborcza mnie mało obchodzi. Ona się nadaje z mojego punktu widzenia mniej więcej do tego, o czym przed chwilą pan Lenin mówił. Nie będę rozwijał tematu. I w związku z tym nie zajmuję się tym. Ta reklamówka, którą puściła Telewizja Polska, jest doskonała. Niemcom trzeba przypominać, kim są. Bo to nie jest tak, że oni byli nazistami, a teraz nagle przestali być. Nieprawda. Póki żyje ostatni z nich nieupolowany i pobiera niemiecką emeryturę, to oni ciągle jeszcze jako naród mają w sobie hitlerowców, nazistów, są nimi. Nie da się od tego uciec. I to bardzo piękna reklamówka, która przypominała, że Niemcy wybrali Adolfa Hitlera w demokratycznych wyborach, tak jak Angelę Merkel, NRD-owską, proszę pana, działaczkę Komsomolu i przyjaciółkę ze studiów Putina. I rozstrzeliwali Polaków za to, że Polacy ratowali Żydów. Niemcom trzeba to przypominać. Zabijaliście Polaków za ratowanie Żydów. I Gazecie Wyborczej Michnikowi może trzeba przypomnieć o tym, że Polacy ratowali Żydów, a Niemcy ich za to zabijali. No dobrze, ale w tej kwestii pojawiają się w tej chwili dyskusje i to też w ostatnim tygodniu pojawiło się w Polsce reparacji wojennych. I są tacy, którzy mówią, że w ogóle powrót do tych reparacji wojennych i tego, co Niemcy mają nam zwrócić za zniszczenia wojenne, to jest nierealistyczny pomysł, że on zepsuje nasze relacje z Niemcami, że to jest generalnie sprawa, której nie należy poruszać. Pan wie, że ja jestem biznesmen. I teraz tak, jeżeli można od Niemców wziąć reparacje wojenne, nawet jeśli szansa jest tak mała, to należy się o to ubiegać, bo za zniszczenie Warszawy to są miliardy dolarów w złocie, a nie jakieś tam, wie pan, 150 tysięcy, o które nie warto byłoby kruszyć kopii. Otóż oni w tej chwili, Niemcy oraz Gazeta Wyborcza, powołują się na to, że w 50-tych latach PRL zrzekł się reparacji wojennych. Przypomnijmy, czym był PRL. To była strefa okupacyjna sowiecka na terenie Polski. Tak jak NRD nie było wolnym państwem, tak PRL to nie była Polska. To była sowiecka republika na terenie Polski, tak jak generalne gubernatorstwo. Tak jak zabór rosyjski nie był Polską, tylko był zaborem na terenie Rzeczypospolitej. I teraz, jeżeli władze takiego zaboru zrzekają się wobec Niemców reparacji wojennych, to to jest warte tyle. I należy się o reparacje wojenne ubiegać. Za rozwalony Gdańsk od Rusków i za rozwaloną Warszawę od Niemców należy się ubiegać, póki żyje ostatni Polak na kuli ziemskiej. No, ale te tematy, przynajmniej jeśli chodzi o Rosję, się nie pojawiają. Kto wie, może pojawią się w przestrzeni publicznej. Wróćmy do dyskusji. To, co robili kibice, to, co pokazali kibice, to przypominanie pewnych oczywistych prawd. Dzisiaj przynajmniej część instytucji, niemiecka telewizja publiczna, zapomina o tych prawdach. Nie chcę przeprosić za oczywiste rzeczy, ale przypomnijmy, jak wyglądały działania Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób amerykańskie wojsko postępowało z niemieckimi obywatelami, kiedy wyzwalało obozy koncentracyjne. My widzimy w tej chwili zdjęcia. Zdjęcia opublikowane przez amerykański Departament Obrony w 1945 roku, które pokazują
Niemców, którzy zostają wprowadzeni do obozu koncentracyjnego. Szefem sił okupacyjnych amerykańskich na terenie Niemiec był wtedy generał Patton, bohater. Prawdopodobnie jakiś zamach mu zrobiono, bo był zbyt prawy i on zabierał Niemców do obozów koncentracyjnych i pokazywał, patrzcie, coście robili. Na tym filmie widzimy abażury z ludzkiej skóry, które Niemcy pokazywali osobom wprowadzanym do obozu koncentracyjnego. Proszę pana, jakim bydlakiem trzeba być, żeby zrobić abażur z ludzkiej skóry, a potem jeszcze zapraszać Żydów następnych? Popatrzcie, to są abażury z ludzkiej skóry z waszych krewnych zrobione. Jakim trzeba być bydlakiem? I teraz przejdźmy do czasów współczesnych. Żeby rzeźnika woli Niemca, który mordował masowo, uwaga, cywilów za powstanie warszawskie, nie bojowników, nie żołnierzy, nie AK, cywilów na Woli mordował i słał listy i dzwonił do swojej władzy górnej, mówił, nie jestem w stanie ich wykończyć, bo mi amunicji brakuje. Tysiącami ich zabijał. Co się z nim stało po wojnie? W tych Niemcach, które nie chcą mieć nic wspólnego z nazistami dzisiaj. W latach 70. był burmistrzem na jednej z wysp, wybrany w demokratycznych wyborach. Dożył swoich lat jako bardzo szanowany obywatel. Rzeźnik i bydlak niemiecki w latach 70. był w Niemczech szanowanym burmistrzem. Takie są Niemcy dziś. No dobrze, ale jaki jest związek z tego i z jakiego powodu publiczna niemiecka telewizja w tej sprawie idzie twardo? Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale nic się w tej sprawie nie wydarzyło. To jest kolejny tydzień i oni milczą, jakby się nic nie stało. Proszę pana, dlatego mówię, że tacy są Niemcy dziś, że ta niemiecka telewizja nie obudzi się nagle dzisiaj i nie powie, rzeczywiście to były niemieckie obozy śmierci, a nie polskie. Przestajemy kłamać na ten temat. Rzeczywiście mieliśmy SS-manów, którzy dożywali na tłustych emeryturach w Niemczech. Rzeczywiście mamy wasze dzieła sztuki, które trzeba wam oddać, Polacy. Rzeczywiście, gdyby któraś z telewizji niemieckich powiedziała, rzeczywiście uderzyła się w piersi, to być może trzeba im wybaczyć. Natomiast jak oni idą w zaparte, to oni nadal mają ten nazistowski, czarny, diabelski ogon przyczepiony do tyłków.